Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. W listopadzie 2019 roku w Katowicach odbędzie się Światowa Konferencja Antydopingowa. To już pewne, bo oficjalną umowę dotyczącą organizacji wydarzenia podpisali podczas wspólnej konferencji prasowej Witold Bańka, minister sportu i turystyki oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic. Od propozycji pana ministra, żeby spróbować zawalczyć o organizację tego typu wydarzenia, to był bardzo krótki czas przygotowania określonych materiałów, prezentacji, przedstawienia jej w Kanadzie podczas szczytu WADA w ubiegłym roku. Do Katowic przybędzie ponad 2000 działaczy sportowych z całego świata. Będą różnego rodzaju też inne wydarzenia około kongresowe związane z promocją regionu, z promocją miasta. Chcemy naprawdę ten czas bardzo aktywnie wykorzystać. W stolicy województwa śląskiego zostaną m.in. wybrane nowe władze Światowej Agencji Antydopingowej oraz zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym. W Katowicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono sponsora tytularnego pierwszego katowickiego półmaratonu. Została nim największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej, firma Wizz Air. Uzyskaliśmy partnera w postaci Wizz Aira, który wziął na siebie oczywiście część kosztów organizacji takiego przedsięwzięcia i to nas też niezwykle cieszy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o współpracy i zaangażowaniu się finansowym miasta w ten projekt i w efekcie mamy kolejne wydarzenie, które uzupełni tą listę wydarzeń sportowych, wydarzeń biegowych w kalendarzu wydarzeń miasta. Trasa wyścigu poprowadzi przez najciekawsze zakątki miasta, m.in. przez przebudowane centrum czy Dolinę Trzech Stawów. Impreza odbędzie się 10 czerwca. Zapisów na pierwszy katowicki półmaraton można dokonywać na stronie halfmaraton.kce.pl. Uroczysta gala czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art miała miejsce w katowickim Rondzie Sztuki. Tak jak film trzeba wyreżyserować, to tutaj powstają scenariusze na produkcje zdjęciowe, na produkcje topograficzne, na różne kreacje graficzne. Potem jest grupa ludzi, która myśli liniowo, jak to przekazać w przestrzeni, na jakim formacie, jakich narzędzi użyć, jakiego uszlachetniania, a potem jeszcze ktoś to musi zweryfikować, czy to ma swoją funkcję użytkową tak naprawdę, bo o to w kalendarzu przecież chodzi. W czasie szczególnego jubileuszu, jakim jest stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie podjęły się organizacji wystawy, której celem jest pokazanie bogatego dorobku polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Od 7 kwietnia w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach możemy oglądać efekty ich starań. Chcieliśmy pokazać, że niepodległa Polska tworzyła się nie tylko w gabinetach polityków, ale tworzyła się także w fabrykach, w miejscach, gdzie wymyślano, tworzono polski przemysł. No i właśnie motoryzacja jest chyba takim najbardziej spektakularnym i widocznym przykładem tego, jak ta Polska się odradzała i rodziła. 5 dużych części, które opowiadają o 5 różnych okresach w historii polskiej motoryzacji. Ktoś, kto zdecyduje się nas odwiedzić i zacznie od początku i pójdzie do samego końca, no to myślę, że dowie się tego wszystkiego, czego powinien dowiedzieć się o polskiej motoryzacji. Wystawa potrwa do 10 maja. Katowicki rynek kolejny raz zmienił się w ogromną restaurację. W weekend od 6 do 8 kwietnia miał miejsce pierwszy w tym roku zlot food trucków. Różne smaki, różne kuchnie, przekąski, dania główne i desery. Nawet najbardziej wybredni smakosze mogli zaspokoić tutaj swój apetyt. Jak co roku zorganizowane zostały wybory najlepszego dania z lotu. W jury zasiedli uczestnicy programów kulinarnych. Damian Sobek, Daniel Wanke oraz Marcin Czubak. Organizatorzy szacują, że podczas pierwszego w tym roku zlotu food trucków przez katowicki rynek przewinęło się około 15 tysięcy osób. Wszelkie informacje dotyczące kolejnych zlotów w Katowicach można znaleźć na profilu Silesia Smakuje na Facebooku. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.